Cześć, z tej strony Kacper. Dziś zapraszam Was na recenzję Realme 12 Pro. Zacznijmy od zawartości opakowania oraz obudowy. Zestaw sprzedażowy to piękna sprawa. Mamy tutaj nie tylko telefon, ale także przewód zasilający, 67-watową ładowarkę, do tego jest etui ochronne, a na ekranie od razu naklejona folia. Tak więc da się od razu dodać do zestawu podstawowe akcesoria, co jak najbardziej cieszy. Bardzo ładnie wygląda też obudowa. Producent chwali się, że ten tył jest inspirowany luksusowymi, tradycyjnymi zegarkami. Mamy więc taką charakterystyczną obręcz, w której umieszczono nie wskazówki, ale poczwórny aparat. Do tego przez całość przechodzi taki złoty pasek, co jeszcze w połączeniu z granatowym tworzywem przypominającym skórę, wygląda naprawdę efektownie. Jest to też przyjemne w dłoni, smartfon ogólnie bardzo dobrze się trzyma, mogą na to mieć też wpływ zaoblenia zarówno przy ekranie, jak i na tyle, co oceniam jak najbardziej pozytywnie. No to przejdźmy do krawędzi. Na dole mamy tackę na karty i warto wiedzieć, że nie ma tu miejsca na karty microSD, jest to tylko slot dual SIM, więc no pamięci w tym smartfonie niestety już nie rozszerzymy. Do tego mamy głośnik, mikrofon, złącze USB typu C, natomiast na prawym boku są klawisze głośności, a także włącznik urządzenia. Na górze mamy drugi głośnik, drugi mikrofon, a po lewej stronie nie znajdziemy już żadnych dodatków. Ramki są wykonane z tworzywa sztucznego, są one takie błyszczące, więc no zobaczymy, jak z biegiem czasu to będzie wyglądało, czy na przykład nie będą pojawiały się odpryski. Zakładając etui oczywiście to ochronimy, no ale też delikatnie zwiększymy wymiary całego sprzętu. A tu wymiary, no jakby nie patrzeć, już są spore. Do dyspozycji mamy bowiem ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala. Został on wyposażony w 120Hz odświeżanie i zapewnia rozdzielczość Full HD+, czyli 2412x1080 pikseli. Daje to zagęszczenie na poziomie 394 punktów na cal, co w codziennym użytkowaniu jest w zupełności satysfakcjonującą wartością. W górnej części ekranu mamy kamerkę do selfiaków, jest ona średniej wielkości i nie rzuca się jakoś nachalnie w oczy. Na dole z kolei mamy zintegrowany skaner linii papilarnych, działa on poprawnie i z dość dużą precyzją i szybkością pozwala dostać się do systemu. Przechodzimy do systemu. Urządzenie działa pod kontrolą Androida w wersji 14 z nakładką producenta Realme UI o oznaczeniu 5.0. No nie da się ukryć, że jest to system naszpikowany różnymi funkcjami oraz dodatkami wizualnymi. Idąc po kolei, chociażby w ustawieniach znajdziemy trochę opcji personalizacji, do tego standardowo tryb ciemny, filtr światła niebieskiego, czy chociażby opcję dostosowywania częstotliwości ekranu, gdzie do dyspozycji mamy automatyczny w zależności od tego, co wyświetla się na ekranie. Możemy jednak też na stałe ustalić 60 Hz, wtedy bateria będzie zużywała się nieco wolniej, oraz 120 Hz, no i wtedy bateria na pewno będzie się trochę szybciej rozładowywała, no ale wrażenia wizualne z pewnością będą lepsze. Bardzo pozytywnie na pewno też oceniam wibrację. Mamy tutaj haptyczną wibrację, która jest bardzo przyjemna, jak na smartfon z tej półki cenowej, to na pewno robi to wrażenie. Dalej w ustawieniach, w funkcjach specjalnych mamy podzielony widok, czyli możliwość uruchomienia dwóch aplikacji jednocześnie, są elastyczne okna z takimi miniaturowymi wersjami aplikacji, jest trochę szybkich uruchomień, inteligentny pasek boczny z programami dostępnymi na wyciągnięcie kciuka, do tego jest tryb dzieci, tryb prosty, mamy też kilka ruchów i gestów, oczywiście nie zabrakło też gestów pełnoekranowych zamiast klawiszy funkcyjnych, jest także dostępna cyfrowa równowaga czy kontrola rodzicielska. Wszystkie te funkcje są napędzane procesorem Qualcomm Snapdragon 6 generacji pierwszej. Do tego mamy 12 GB pamięci RAM, chociaż jest też dostępna wersja 8 GB, którą osobiście testuję. No i to trochę dla mnie zaskakujące, no bo jednak testuję smartfona nieco gorszego niż realnie jest dostępny w sprzedaży. W Polsce na ten moment, z tego co widziałem, dostępny jest wyłącznie wariant z 12 GB pamięci RAM, co też może działać nieco lepiej niż testowany przeze mnie egzemplarz. Ten RAM możemy jeszcze rozszerzyć dwukrotnie w sposób taki wirtualny, co też może wpłynąć na działanie urządzenia. Jeśli chodzi natomiast o grafikę, to odpowiada za nią układ graficzny Adreno 710. No i jak to się sprawdza w praktyce? No trzeba przyznać, że rozsądnie, chociaż czasami jakieś spadki płynności niestety są.
Szczególnie gdy uruchomimy więcej aplikacji w tle, gdy będziemy się między nimi przełączać, wtedy no czasami musimy zaczekać, aż całość się załaduje. Z jednej strony nie jest to ultra perfekcyjnie płynne, jak w wielu innych smartfonach, no ale z drugiej strony też wielkiej tragedii nie ma, więc no jest coś takiego na pograniczu. Mam też wrażenie, że niektóre animacje są jakby sztucznie wydłużone, nie wiem czemu to ma służyć, no ale na pewno wrażenie z użytkowania jest takie, że smartfon czasami musi nieco dłużej pomyśleć. Bez problemu za to działają wszystkie moduły łączności. Internet po Wi-Fi czy przy użyciu transmisji danych, tym korzystając z 5G, działa w 100% prawidłowo, nawigacja piesza jak i samochodowa sprawdza się bardzo dobrze, poza tym moduł Bluetooth bezproblemowo utrzymuje połączenie z innymi sprzętami, a rozmowy telefoniczne przebiegają bez problemów, bez zbędnego przerywania czy chociażby utraty zasięgu. W smartfonie oczywiście mamy też moduł NFC, dzięki czemu możemy dokonywać płatności zbliżeniowych. A jak wypadają aparaty w tym modelu? Realme w tym modelu ma aspirację do tego, żeby zaproponować nam jak najlepszy aparat. Konkretniej mówiąc, mamy tutaj cztery oczka, z czego główny ma 50 megapikseli z przysłoną 1.8 i optyczną stabilizacją obrazu. Do tego mamy szerokokątny obiektyw z przysłoną 2.2 i nieco gorszą 8-megapikselową matrycą. Poza tym jest teleobiektyw z dwukrotnym przybliżeniem, matrycą 32 megapikseli i przysłoną 2.0. Ostatnie oczko to w praktyce nie aparat, tylko zestaw czujników, na przykład do wykrywania głębi. Jeśli chodzi o jakość zdjęć, w praktyce to jest naprawdę bardzo dobrze. Są one pełne szczegółów, mają ładnie nasycone kolory, do tego przybliżając poszczególne fragmenty widać, że no zdjęcie jest po prostu dobre. Nieźle także działa ten teleobiektyw, który faktycznie ładnie przybliża poszczególne fragmenty zdjęcia. Przy dwukrotnym zoomie jest całkowicie bezstratnie, a maksymalne przybliżenie, jakie możemy uzyskać, to 20-krotne, jednak no już wtedy jest sporo pikselozy. Gdy zrobi się nieco ciemniej, to zdjęcia również wychodzą przyzwoicie. Dalej mamy dość sporo szczegółów, kolory są naturalne, jedynie no obiekty w ruchu mogą się wtedy trochę rozmazywać. Z kolei jeśli chodzi o selfiaki, to tutaj też jest bardzo dobrze. Do dyspozycji mamy 16-megapikselową kamerkę, która pozwoli uzyskać ładne zdjęcia, których się nie powstydzimy podczas publikacji w social mediach. A tak Realme 12 Pro nagrywa aparatem głównym. To jest podstawowa soczewka, szerokokątny aparat, no i tutaj stopniowo przybliżamy aż do 10-krotnego zoomu cyfrowego. A jak wydajna jest bateria w tym modelu? W smartfonie do dyspozycji mamy akumulator o pojemności 5000 mAh. W moim tradycyjnym użytkowaniu, korzystając naprzemiennie z Wi-Fi i transmisji danych, a także z ustawioną automatyczną jasnością ekranu, uzyskiwałem jakieś 7 do 8 godzin po jednym pełnym ładowaniu. Realnie więc ładowałem smartfona nawet co 2 dni, oczywiście no w zależności od tego, ile rzeczy robiłem ze smartfonem. Czas ten maksymalnie skrócił mi się do około 4 godzin na wyświetlaczu, gdy korzystałem dużo z nawigacji pieszej, miałem wyłącznie transmisję danych oraz maksymalną jasność ekranu. Z kolei korzystając wyłącznie z Wi-Fi podczas oglądania filmów, wykręciłem wyniki na poziomie 11 godzin. Tak więc no, te czasy są jak najbardziej satysfakcjonujące. Jak najbardziej satysfakcjonować może także tryb szybkiego ładowania, no bo jak wspomniałem, w zestawie otrzymujemy szybką ładowarkę do 67 W. Pozwoli to uzupełnić połowę baterii w niecałe 20 minut, więc no nawet takie krótkie podłączenie od razu pozwoli uzupełnić sporo energii. No to podsumujmy. Co warto wiedzieć o Realme 12 Pro? Realme 12 Pro jest bardzo dobrze zapowiadającym się smartfonem. Do dyspozycji mamy naprawdę ładny sprzęt, który działa dobrze w codziennym użytkowaniu, oferuje niezłą baterię, dobre aparaty i tak naprawdę jedyny zarzut, jaki mam, to dość wydłużone animacje, które sprawiają, że urządzenie zdaje się być nieco wolniejsze. Dodatkowo jakby nieco gorzej jest zarządzana pamięć RAM, no bo przełączając się między aplikacjami też musimy chwilę zaczekać. Jednak no po pierwsze, może to być też wina wersji 8 GB, no a w sprzedaży jest wersja z 12 GB pamięci RAM. Dodatkowo może też pojawić się jakaś aktualizacja, która jeszcze tą płynność może usprawnić. W połączeniu z ceną na poziomie aktualnie około 1800 zł uważam, że jest to naprawdę rozsądny sprzęt, który znajdzie wielu użytkowników zadowolonych z codziennego użytkowania. A co Wy sądzicie o tym sprzęcie? Czy Wy byście go kupili, czy raczej szukalibyście czegoś innego?
dajcie znać w komentarzach. Zachęcam także do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!